idące konsekwencje wynikają z uznania, iż nasze poznanie ma charakter usługowany, właśnie mówiąc, gdzie to usługowanie należy nie włączyć te komponenty społeczne, kulturowe, szeroko rozumiane, ale też chodzi o coś takiego jak właśnie typowa geografia produkcji wiedzy, czyli uznanie faktu, iż wiedza w tego typu dyscyplinach nie powstaje równo w wielu miejscach. To nie jest tak, że powstaje gdziekolwiek, to kiedy mamy twarze. Są bardzo określonego typu ośrodki, które otwieramy akademiczne, prawda? Gdzie tworzy się tego typu dyskusje związane z poznaniem, który następnie jest przystawiany, negocjowany w wielu obszarach. Ta podwójna sytuacja, ona się dla mnie świetnie wyraża, pozwolę sobie stawić to, nie wiem, dwa stanowiska teoretyczne. Tak? Jedno wyraził Ernst Gellner, o którym dzisiaj mówiłem, w innym kontekście. Ja w swojej ostatniej właśnie książce Language and Solitude, gdzie mam do czynienia właśnie z tą grą pomiędzy poznaniem warunkowanym przez kulturę, język i kategorię wspólnoty i poznaniem, które wciąż zakłada paradygmat kartezjański, jest to poznanie samotne, poznanie, które oznacza wyodrębnienie się, transcendowanie własnej wspólnoty i dla którego tym warunkami selektywnymi jest abstrahowanie od warunków poznania. Gellner postawił, pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć, taką bardzo mocną tezę. Powiedział, że prawda, bo w tym sensie, jak rozumiem, czyli adekwatności poznawcze, nie jest kulturowa, ale transkulturowa. Że w wielu przypadkach, w wielu sferach nie udaje nam się dokonać tego typu transcendencji, odejścia od własnych kategorii kulturowych, nie udaje się przekroczyć, ale jest to jakby sytuacja przygody. To jest słabość konkretnego działania badawczego. Nie ma w tym nic, co byłoby inherentnym aspektem ludzkiej kondycji poznawczej, że my nie możemy dokonywać przekroczenia warunków, których poznajemy. Że nasze poznanie zawsze jest sprowadzane do tychże warunków. Dalej twierdzi, że tymi, którzy chcą nam mówić, że nasze poznanie jest właśnie inherentnym, jakby jest zawsze ułomne i zawsze jakby jest, może być relewantne do tej wspólnoty, której poznajemy, to jest pewien romantyczny, organicystyczny immanentyzm, który tak na dobrą sprawę chce nam mówić jako pewien normatyw, że poznanie powinno być zawsze częścią pewnego kolektywnego solipsyzmu kulturowego. Że to nasze poznanie jest poznaniem konkretnej kultury, nie może poza nią wykroczyć, a nawet nie powinno się starać. Wydaje mi się, że ten drugi warunek, który ja mówię Gellner, pokazuje, dlaczego jednak powinniśmy podtrzymać, tak sądzę, wysoki prestiż tego typu ścieżek poznawczych, tego typu stylów poznawczych, tego typu kognicji, które jednak starają się dokonać tego przekroczenia transcendencji. Nawet z całą świadomością owego skomplikowania. A mówię o tym dlatego, że chciałbym skonfrontować już na początku, może to będzie dla Państwa kontrowersyjne, może nie, z wypowiedzią innego teoretyka, profesora Andrzeja Zbrodnicza. Z którym mam pewien problem, to znaczy czytam uważnie te wypowiedzi, mam poczucie, że to jest coś zrobionego na bardzo dobrym poziomie teoretycznym, a jednocześnie nie mogę zgodzić się z tym. Tutaj z książki Samobójstwo Oświecenia pozwolę sobie wpisać takie dwa krótkie cytaty i powiedzieć, dlaczego zawiódł ktoś dla mnie niepokojące. Pomijając już to, co Państwo na pewno słyszeliście, to jest nie w tej książce padło, ale wypowiedzi właśnie okołoakademickiej pana profesora, czyli teza o tym, że powinniśmy zainwestować nasze bezpieczeństwo kulturowe. Pojawia się ta kategoria, powiedziałbym, defensywna, zmilitaryzowana właśnie w kontekście kultury. To w samej książce pana profesora pojawia się sformułowanie, że nie możemy inwestować w szerowanie dyskursu wartości niekompatybilnych z naszymi. Popełnia się wyraźnie kwestia uwarunkowania poznania przez konkretne wartości oraz oceny jakości tego poznania, czy też wartościowości poznania ze względu na system wartości, który leży u podstawy takiego poznawania. To jest pierwsza sprawa. No i właśnie, też pojawia się teza, iż niezbędne jest podjęcie takich działań, które pozwolą na opóźnienie dyferencjacji kulturowej, czy też społecznej zmiany, że trzeba aktywnego poznania, które jest w stanie opóźnić albo zatrzymać zmianę społeczną. I tutaj użyję mocnego cytatu, to jest cytat z pana profesora. Chodzi o tworzenie, cytuję, krzepkich enklaw życia, które będą nas buforować przed hybrydyzacją kulturową. I to jest bardzo wyraźnie pokazanie, że
poznawanie z punktu, jakby ze środka własnej wspólnoty kulturowej jest postawione jako normalne, że tak wygląda Poznanie, ale też tylko tak wygląda wartościowe Poznanie, bo chodzi o to, jakiego typu działania wynika z takiego właśnie poznawania. Nie będę chyba, nie zaskoczę Państwa, jeżeli powiem, że w tym zdarzeniu biorę stronę Ernsta Gellnera. A pierwszą kwestią, jak myślę, która się dzisiaj pojawi, chociaż nie będę zgadywać, co kto chce do końca powiedzieć, będzie zapewne kwestia sprawiedliwości epistemicznej, bo wiem, że wśród nas pojawił się już kontrowersyjny temat i przyjęliśmy taką kolejność w tym panelu. Chciałem prosić o zabranie głosu pana profesora Ryszarda Nycza, następnie pani profesor Ewę Domańską, pana profesora Andrzeja Nowaka i pana Krzysztofa Bliszewskiego. Bardzo się proszę, tak, jeśli sobie życzysz. Tak? No, nie wiem. Czy ten mikrofon? To działa? Tak? Dobra. Działa. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Wszedłem niedawno w wiek emerytalny, więc myślę, że profesor Majewski z tego powodu zaliczył mnie do kategorii pozagenderowej i wysunął na tą pozycję, ale wszystko ma swoje dobre strony. Jak mówię studentom, prawdziwe życie zaczyna się po 60. Wtedy milkną wszyscy i zmieniają temat. Proszę Państwa, na ten dotkliwy i dotykający nas temat chciałbym powiedzieć paręnaście zdań, owijając je wokół trzech takich konkretów, bo nie mogę się zdobyć na żadne teoretyczne uogólnienie. Akurat słowo konkret ma tu większy sens, zwłaszcza jeśli usłyszymy w tym etymologiczne znaczenia. Konkret pochodzi od konkretus, konkresko, czyli zrastam się, zgęszczam. To, co się wydaje unikatowe, monolityczne, jednostkowe jest faktycznie supłem czy węzłem takich włókien, które nie mają charakteru indywidualnego, a raczej właśnie taki uniwersalny i to się jeszcze może przydać. Będę się starał omijać skrajności, to znaczy nie wpadać ani w rodzaj takiej postawy roszczeniowo rewindykacyjnej, ani znowu w rodzaj takiego kosmopolitycznego, nie wiem, doktrynerstwa. Jedna jest nauka i trzeba robić to wszystko, co jest dla centrum najważniejsze. Problem, który nas gnębi, jest stary i jeśli chodzi o polską humanistykę, też ma wiele dziesięcioleci. Dam przykład literacki jako literaturoznawca, tak z przyrodzenia. W połowie lat 60. w korespondencji między Błońskim a Sławomirem Mrożkiem, to był wtedy czas, kiedy Mrożek próbował się usytuować na dramaturgicznej mapie Europy, a Błoński też wtedy wykładał na Sorbonie i tak dalej. Błoński zadaje takie pytanie Mrożkowi, czy jest możliwe takie założenie, być Europejczykiem języka polskiego? Myślę, że w tym pytaniu jest już zawarte to, co i dzisiaj nas gnębi. Nie znamy odpowiedzi, bo nie wszystkie listy się przechowały, ale można powiedzieć, że Mrożkowi to się bardziej udało, dlatego że on swoje dramaty robił z takich cegiełek właśnie kliszowo-stereotypowych, które choć mówiły o sprawach bardzo takich, wydaje się, osobliwie prowincjonalnych i polskich, to dawały się przełożyć i miały swój rezonans taki uniwersalny właśnie, o czym świadczy ówczesna kariera jego dramatów. W tym pytaniu zawarta jest też taka oczywista przesłanka, że jest taka płaszczyzna, która jest wspólną płaszczyzną. To jest płaszczyzna właśnie europejskości. To nie jest relacja centrum, peryferie, Francja, powiedzmy Polska, tylko właśnie ta europejskość, która jest tym trzecią możliwością, która daje nam szansę na połączenie tego, co partykularne, z tym, co uniwersalne. Drugi przykład, który mnie gnębi do dzisiaj, związany jest z pewnym wariantem postkolonialnego myślenia, a właściwie z konkretnym pomysłem Aleksandra Kiosewa, tą samokolonizacją, która w Polsce też cieszyła się sporym powodzeniem i bywała jakby tak pozytywnie wykorzystywana. Mnie ten pomysł wydaje się rewolucyjny i kuriozalny zarazem. Rozumiem, że kojarzycie Państwo ten pomysł Kiosewa. Przeczytam jedno zdanie. On mówi, ważne jest, żeby podkreślać, że wyobraźnia kolonialna nie celowała w kultury uprzednio istniejące, stabilne, odwieczne
czy pierwotne, odbywała się w czasach, gdy rozkwitały narody. I dalej rozwija tę myśl. Czyli trzy założenia tu się pojawiają, dla mnie trudne do przyjęcia. Po pierwsze, że kultury mają swoją istotę. Są takie, które są pierwotne, odwieczne, oryginalne, bogate, prawda, i twórcze. I takie, które mają charakter przygodny, przemijający, wtórny, naśladowczy. No, przypomina się tu etymologia Słowian, bo Kiosef też to przede wszystkim kieruje do Europy Środkowo-Wschodniej. Więc w punkcie wyjścia zakłada taką esencjalną wtórność i zależność. Jeśli tak jest, to nic się nie może zmienić już, prawda? I po drugie, że te młode, drugie założenie kultury nie mają wyjścia właściwie. Mogą jedynie naśladować, a gdy to robią, to samokolonizują się, bo przejmują razem z tym, co antropologowie i kulturoznawcy od czasów ewolucjonistów czy dyfuzjonistów uznawali za wspólne dobro, prawda? Wzory kulturowe ludzkości. To dla niego jest przejawem właśnie skrajnej kolonizacji, już takiej nieuświadamianej w punkcie wyjścia. I trzecie założenie, które tu się pojawia i które najbardziej mi się wydaje takie ważne, bo ma swoje odbicia i warianty także gdzie indziej, to to, że nie ma tej trzeciej płaszczyzny, jakby zniknął ten popperowski trzeci świat, prawda? Możemy wybierać między swoim i obcym tylko. To, co nie jest swoje, jest obce i z tej pułapki alternatywnego, takiego dychotomicznego wyboru właściwie nie możemy wyjść. Myślę, że rzeczywiście mamy tu pewną trudność, która nie jest tylko własnością akurat postkolonialnego myślenia, które w ten sposób jakby dzieli wszystko. Także znika możliwość mówienia o wspólnym dobru, dziedzictwie, które nie jest nacechowane jakoś tak nacjonalno-kulturowo. Może się narażę część z Państwa, ale wydaje mi się, że na podobną trudność napotykają też badania genderowe, w których również kategoria, nie wiem, człowieczeństwa nienacechowanego genderowo jest na dalekim planie. Jak gdyby nie ma takiego języka, który pozwoliłby to na równych prawach włączyć w szersze rozważania. I podobnie jest, jak myślę, w studiach nad kulturami pamięci czy pamięcią kulturową, gdzie również mamy podobne, punktem dojścia jest tego rodzaju alternatywny wybór, w którym to, co uniwersalne, to, co powszechne, to, co obiektywne w tym znaczeniu, o którym mówił Tomek, powołując się na Gardnera, jak gdyby znika. Więc na koniec jeszcze trzecia uwaga dotycząca tej odchodzącej obiektywności. Akurat do mnie przemówił ten niedawny esej Sloterdijka o letargu myślenia i o tym powolnym odchodzeniu tego obiektywnego obserwatora, prawda? Tym wielkim micie nowoczesności, a więc instancji takiej bezpodmiotowej, bezcielesnej, nieusytuowanej, prawda? Albo sytuowanej gdzieś w transcendencji, transcendentalnie, czy choćby metajęzykowo w tym najprostszym wariancie. I weszliśmy w kulturę immanencji, jak gdyby. Musimy szukać takich narzędzi, które pozwalają nam zachować te cechy, które dawniej ta obiektywność zewnętrzna nam gwarantowała. Możemy iść za lewicowymi badaczami, i wspomnę o Donnie Haraway chociażby, albo za prawicą, która w podobny sposób właściwie. Coś tu jest, co i po lewej, i po prawej stronie wskazuje na podobne zjawisko, że jesteśmy w środku, musimy znaleźć sposób, żeby bronić czegoś, co ma charakter nie tylko partykularny, ale pojawia się ta trudność legitymizowania tego, co Haraway nazywa obiektywnością usytuowaną czy umiejscowioną, prawda? U etnologów czy antropologów mamy też przecież te stanowiska, myślę o Ingoldzie czy Hastrup. Wydaje mi się, że można by spróbować być może zarysować taką ewolucję od tej kultury immanencji przez to, co się nazywa kulturą partycypacji czy uczestnictwa, a co zwykle akcentuje jednak wolę wyboru, opowiedzenia się jakby świadomego za jakimś stanowiskiem, zaangażowania się świadomego. I to ma charakter wtedy taki sprawczy, pozytywny, jest rodzajem takiej interwencji w, powiedzmy, w ciało społeczne czy cokolwiek innego.
Ale tutaj chodzi raczej o coś, co można by nazwać taką kulturą udziału, czyli takim poczuciem bycia w sytuacji bez własnego wyboru, z wszelkimi konsekwencjami i pełną odpowiedzialnością, która na nas spada. Nie jesteśmy jak gdyby sami winni temu, że się znaleźliśmy w tej sytuacji, a mamy poczucie, że musimy wziąć na siebie konsekwencje czy odpowiedzialność. To ma charakter takiej aktywnej bierności, jak to niektórzy nazywają. Coś nowego tutaj się zaczyna, co zmienia trochę ten porządek, w którym do tej pory sytuowaliśmy relacje między tym, co uniwersalne i tym, co partykularne, obiektywne i właśnie takie relatywnie podmiotowe. Może trzeba pójść drogą, którą kiedyś językoznawcy wytyczyli. Myślę o Wierzbickiej i tym pomyśle realizowanym od ćwierćwiecza już uniwersaliów empirycznie ugruntowanych, jak ona nazywa. Przebadała z 200 języków, w zespołem oczywiście ogromnym i na razie ustalili, że są 64 pojęcia, które są wspólne dla tych wszystkich języków. I to mają być takie cegiełki poznania, które w różnych kombinacjach wytwarzają osobliwości, różnice kulturowe, ale tworzą równocześnie taką transkulturową właśnie i w tym sensie uniwersalną przestrzeń wspólnego myślenia pojęciowego. Może tą drogą, a może inną. W każdym razie ten ostatni problem trochę przesuwa też nasze kłopoty na inny plan i zmienia ich charakter. Są to już wtedy nie tylko nasze takie prowincjonalne kłopoty, ale o dużo szerszym zakresie. Może tu się zatrzymam, żeby nie przedłużać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego panelu i za życzliwość tutaj w chęci wysłuchania tego, co ma do powiedzenia historyk. Proszę Państwa, poruszając się pomiędzy Stanami a Polską, ja coraz częściej zadaję sobie pytanie, czy ja jestem polskim historykiem, czy historykiem z Polski? I od tego bym chciała zacząć, bowiem wbrew pozorom to wcale nie jest pytanie banalne i ono dotyka jakby istoty problemu. Chciałam się wytłumaczyć tutaj z tego zadania, które pan profesor Majewski przed nami postawił. Wspomniał tutaj w abstrakcie tego, w misji właściwie tego panelu, że mamy mówić między innymi o sprawiedliwości epistemicznej. Ja chciałam powiedzieć, że moje zainteresowanie tym problemem związane jest z próbą odbudowy mocnego podmiotu, z tym, że ja się definiuję jako neoesencjalistka. Oczywiście nie chodzi mi o taki twardy esencjalizm, jaki panował przed postmodernizmem, ale jak myślę, że tutaj już fazę postmodernizmu przeszliśmy i należy tutaj zacząć robić coś innego, więc ja byłam zawsze zafascynowana możliwością zbudowania mocnego podmiotu po konstruktywizmie. I w oparciu właśnie o te idee, które już zostały nam konstruktywistyczne zaszczepione. I w pewnym momencie, było to już jakieś 15 lat temu, wpadłam na pomysł, żeby epistemologię historii oprzeć o epistemologię cnoty. I właśnie interesowała mnie ta epistemologia cnoty, ponieważ ona nie była ugruntowana w jakimś myśleniu takim konserwatywnym. To jest myśl, jak Państwo wiecie, ugruntowana w filozofii analitycznej. I dla mnie książka Mirandy Flicker, Epistemic Injustice, była taką jakby prostą kontynuacją tych zainteresowań, ponieważ Miranda Flicker ma bardzo ambitny pomysł. Ona chce wyjść poza Marksa i Foucault w rozważaniach na temat relacji pomiędzy wiedzą i władzą. I właśnie dla niej również epistemologia cnoty jest taką podstawą, a więc ona używa jakby języka filozofii analitycznej, żeby rozważać problemy relacji pomiędzy wiedzą a władzą, które oczywiście wszyscy wiemy, jak wyglądają i jakie mają podłoże i kto o nich pisał, nie ma potrzeby, żeby do tego wracać. Ważne jest także to, że rozwijane w Ameryce Łacińskiej idee sprawiedliwości epistemicznej są jednoznacznie łączone ze sprawiedliwością społeczną i ze sprawiedliwością ekologiczną.
I to widać zarówno w myśli jakby takiej dotyczącej historii idei takich badaczy jak Walter Mignolo czy Boaventura de Sosa Santos, jak i w myśli chociażby, jak wynika z encykliki Franciszka, papieża Franciszka Laudato Si, gdzie te idee są bardzo mocno sprzężone. To właśnie chodzi o to, że nie ma sprawiedliwości epistemicznej bez sprawiedliwości społecznej i bez sprawiedliwości ekologicznej. I to wszystko jest ze sobą związane. Ponieważ ta myśl przychodząca tutaj do tego dyskursu dominującego bardzo z Ameryki Łacińskiej bardzo mnie interesuje, ponieważ interesuje mnie to, jak wiedza tworzona na tak zwanych prowincjach, a za taką do niedawna była uważana Ameryka Łacińska, Kanada, Australia, Afryka, także Europa Środkowo-Wschodnia, za pomocą jakich technik przebija się do tego dyskursu dominującego? Bo w ostatnich latach ja mam wrażenie, że widzimy niesamowicie ambitne uderzenie Ameryki Łacińskiej w ten dominujący dyskurs wiedzy produkowanej tutaj w centrach tak zwanych imperialnych, czyli Europa Zachodnia i Stany Zjednoczonych, i robią to badacze z dużym impetem i muszę powiedzieć bardzo skutecznie. I dlatego mówiąc o tym, o geografii tutaj i geopolityce wiedzy i tworzenia wiedzy, ja myślę, że tutaj możemy traktować takich właśnie jak wymienionych przeze mnie badaczy Walter Mignolo czy de Sousa Santos jako pewne punkty odniesienia. Ja nie mówię tutaj o żadnej imitacji, ale przypomnę tylko, że jakiś czas temu ktoś nazwał Polskę drugą Brazylią i jednak jakieś tam wspólne wątki z historią krajów Ameryki Łacińskiej mamy. A więc ta idea dekolonizacji wiedzy tworzonej w tak zwanych prowincjach, ja tu od razu powiem, że ideę prowincji i centrum traktuję jako pewne narzędzia heurystyczne, a nie jako konkretne miejsca, jest dla nas bardzo ważna, jest dla nas taką także pożywką myślenia o tym, jak możemy sami tą naszą wiedzę zdekolonizować, ponieważ no, jesteśmy traktowani przez centrum jako pewna prowincja, o czym ja już piszę od końca lat 90. I kiedyś nieopatrznie używam takiego określenia, że potrzebna jest u nas, naszej humanistyce, potrzebny jest taki proces unarodowienia czy nacjonalizacji, i to zostało wykorzystane przez różne strony, niekoniecznie zgodnie z moją intencją. No ale na to już nie miałam wpływu. A więc dlaczego, proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest ważne? Ponieważ zdecydowanie, jak jeździcie Państwo po konferencjach narodowych, to moim zdaniem widać, że coraz większy jest udział badaczy z tych tak zwanych prowincji, właśnie między innymi z Ameryki Łacińskiej, z Australii, jakiegoś Puerto Rico, jakiegoś Mozambiku, jakichś krajów, które nigdy w tych konferencjach do tej pory jakby nie byli widzialni. Nie chodzi o to, że ktoś tam się pojawiał, tylko że po prostu mieli coś do powiedzenia. W tej chwili tych osób bardzo przybywa i no, moim zdaniem następuje takie rozprężenie tego kanonu myślenia o tym, że to oto mamy centrum, które tworzy wiedzę, to znaczy poddaje teorię, a prowincje dają jakieś case study, zdają przypadki, żeby tą teorię przetestować. Tak już nie jest. A przynajmniej ten proces postępuje. Bardzo mnie interesuje właśnie ta kwestia, jak możemy tutaj się zdeprowincjonalizować, nasza humanistyka i nauki społeczne. I bardzo się ucieszyłam, widząc nową z 2003 roku książkę pana profesora Briszewskiego. 13, przepraszam, która nosi tytuł Kulturowe funkcje filozofowania. I chciałam Państwu przeczytać jeden fragment z tej książki, jedno zdanie. Mówię wprost. Moja praca jest zakorzeniona w kulturze polskiej i jest w pierwszym rzędzie do niej skierowana. I pan profesor ma tutaj taką ciekawą ideę patriotyzmu epistemologicznego. I ja myślę, że to jest jedna z takich prac, która właśnie nawet można powiedzieć słowami takiego manifestu
próbuje dokonać w sposób już konkretny, a nie tylko taki deklaratywny, pewnej dekolonizacji myśli. Myślę, że to jest ważne. Natomiast i to o tym myślę, że można by porozmawiać, ponieważ tak sobie pomyślałam przy okazji tego pojęcia patriotyzmu epistemologicznego, przypomniał mi się znany wszystkim pewnie tekst Jana Józefa Lipskiego, dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. I tak sobie pomyślałam, że tu mamy jeden patriotyzm epistemologiczny, a z drugiej strony mamy inny patriotyzm epistemologiczny i właściwie pytanie jest, co z tym zrobić. Stare pytanie, kto ma prawo tworzyć wiedzę? Kto ma ten epistemic right tworzenia wiedzy? Już nie będę wchodziła w inne kwestie, bo oczywiście w kontekście deantropocentryzacji kwestii tworzenia wiedzy, tutaj wchodzą też w obręb tworzenie wiedzy, w obręb naszej zainteresowań tworzenie wiedzy przez zwierzęta, przez ssaki, z którymi można się na przykład porozumiewać za pomocą języka migowego. Historycy mają, proszę Państwa, z tym wielki problem, ponieważ zadano pytania na przykład szympansom, jak wspominasz swoją przeszłość. Prymatolodzy takie doświadczenia robią i się okazało, że szympansy też mają pewne poczucie przeszłości, to znaczy zmiany czasowej, zmiany generacyjnej, ale to powiedzmy nie jest jakby przedmiotem naszych rozważań w tej chwili. Ja bym, i tu już skończę, powiedziała jeszcze o jednej kwestii. Na czym by miała właściwie polegać ta dekolonizacja badań? Jakie tu nowe metody, ewentualnie ramy teoretyczne mogłyby pomóc w tym procesie dekolonizacji, bo o tym też jest dosyć duża literatura. I wydaje mi się, że bardzo ciekawe są te idee właśnie partycypacyjnego tworzenia wiedzy. Tworzenie wiedzy oparte na sztuce, tworzenie tak zwane community-based research, czyli właśnie tworzenie wiedzy dla specyficznych wspólnot, oddanie tym wspólnotom tej wiedzy. I ostatnio bardzo mnie, proszę Państwa, zainteresował taki problem wartości społecznych jako metod tworzenia wiedzy. Dużo się ostatnio pisze o nadziei jako metodzie w etnografii, badań etnograficznych, o utopii jako metodzie, zaufaniu jako metodzie, trosce jako metodzie i w końcu znana książka Ruth Levitas, Utopia jako metoda. I na tym zawieszę swoją wypowiedź i proszę pana. Dziękuję za zaproszenie. Najpierw czuję się niefortunnie, bo ja nie za bardzo potrafię mówić siedząc, ale już utrzymam to dekorum. Normalnie zawsze chodzę. Możesz tak, spokojnie, jak chcesz. Okej, spróbuję siedzieć. I teraz tak. Zacznę od. Jakby całe moje wystąpienie będzie obroną, czy odpowiedzią na panel, będzie obrona pewnego usytuowanego, takiego giętkiego, elastycznego uniwersalizmu. Co więcej, ja jestem konserwatystą nowoczesnym, to znaczy chcę. Jakby śnię cały czas o nowoczesności, ale mam nadzieję, że jak mamy teraz rodzaj 56 postmodernizmu, to już wolno piętnować błędy wybaczenia. Więc przywołam pewien przykład, że moderność nie była taka zła, jak się wydaje. W 1958 roku w piśmie Problemy pokoju i socjalizmu był taki krótki tekścik o tytule Niepowstrzymana siła rozumu, zamieszczony przez komunistę i fizyka brytyjskiego Bernarda, Desmonda Johna. Wydaje się, że to jest tytuł i postać, która jest snem takim opowieści o wielkiej narracji, totalności rozumu i tak dalej, i tak dalej. Komunista, fizyk, niepowstrzymana siła rozumu. O czym jest tekst? Tekst jest o programie uczenia dzieci w Ganie, czytania i pisania. Kończy się puentą, bo jak nauczysz jednego czytać i pisać, to on nauczy innego. Cały tekst jest o usytuowanym programie edukacyjnym, bez żadnych wielkich uroszczeń totalitarnych, o małej praktyce upowszechniania pisania i czytania jako strategii uzyskiwania autonomii przez Ganę, świeże odzyskanie niepodległości, 58. I tu już muszę troszeczkę od razu wejść polemicznie. Moim zdaniem to nie teraz Puerto Rico ma szansę wejść w dyskurs, tylko właśnie teraz nie ma, bo moim zdaniem najbardziej uniwersalistyczny moment
potencjalnie emancypujący dla tak zwanych peryferiów, to było okolice roku 60. Plus minus kilka lat, tak? Czyli to, co było rokiem Afryki. Tak wtedy ta obietnica ONZ-owskiego uniwersalizmu, wielobarwność językowa, kulturowa, pod znakiem pewnej obietnicy politycznej, moim zdaniem była najsilniejsza. Tak od tego momentu, moim zdaniem, się zwijamy. A teraz już wracam z momentu polemicznego do tego, co chcę mówić. I mam trzy momenty, które chcę o tym uniwersalizmie jakby zaznaczyć. Pierwszy nazwałem tajemnicze zniknięcie drugiego świata. W zapowiedzi panelu pojawiła się kategoria północ-południe, której ja nie, organicznie nie znoszę jako depolityzującej. Tak? Jeżeli powiemy północ-południe, to oznacza, że wymazujemy 50 lat historii. To oznacza, że mamy opowieść, że jest jakieś stałe bieguny, które są bogaci, są biedni, możemy się pochylić, tam rzucić chlebek, albo być wrażliwym turystą, albo niewrażliwym turystą. Ale realistyczna opowieść bez emancypującej nadziei jest zwykłym realizmem, takim konserwatywnym, tym złym tego słowa znaczeniu. Tak? Są biedni, bo są biedni, możemy tam dopisać, że są niemoralni, albo urodzili się w zaciekłym kraju. I teraz to, co jest problemem, to jest zniknięcie drugiego świata. Tak, mieliśmy trójbiegunową figurę, tą konstelację w czasie zimnej wojny. Tak? Mieliśmy jakoś tam uniwersalny Zachód, ale mieliśmy drugi świat, który nie tylko był partnerem politycznym, wojskowym, militarnym, ekonomicznym, ale był partnerem ideologicznym. Mówił, że alternatywna moderna istnieje. Tak? Uniwersalność była do wywalczenia. Tak? Pierwszy i drugi świat musiały walczyć o duszę trzeciego świata, mówiąc, kto przedstawi lepszy uniwersalizm. Tak? Uniwersalizm musiał być budowany. Nie można było powiedzieć, my mamy rację, bo jeśli my mamy rację, to dlaczego Kubańczycy mają lepszą opiekę zdrowotną niż wy? Tak? Albo odwrotnie, tak? Jeśli wy macie rację, to dlaczego my sprzedajemy ładniejsze gadżety, albo nie wiem, u nas wolno więcej na ulicach, tak? To jakby to druga strona sporu, żeby zrobić symetrię. Tak? Więc o uniwersalizm toczył się spór. Tak? Oczywiście ten spór był interesowny, tak? Drugi świat nie był nieinteresowny. Tak? Ja na użytek pewnego tekstu użyłem metafory z filmu Django. Jak pamiętam, albo nie pamiętamy, tak, tam była figura takiego niemieckiego lekarza, łowcy głów, który wyzwala czarnego niewolnika, a robi to interesownie. Tak, bo ten czarny niewolnik pomoże mu dotrzeć do jakichś bandytów, za których on dostanie pieniądze. Ale zawiązuje się między nimi dziwny, paternalistyczny sojusz. Interesowny, ale jednak oparty o pewien sojusz. Tak? I moim zdaniem taka była relacja między uniwersalizującym się drugim światem, a trzecim światem w czasie zimnej wojny. Interesowny, ale podszyty koniecznością legitymizacji uniwersalnej. Mogliśmy mieć interesy, ale musieliśmy budować legitymację uniwersalną. Nawet jeśli to była hipokryzja. Ale uniwersalizm był jakby podtrzymywany. Tak? My dzisiaj jesteśmy w figurze takiej, znaczy w takim czasie, że tego drugiego członu nie ma. To oznacza, znowu idąc do tego filmu, że już nie jesteśmy figurą paternalistycznego opiekuna, ale w tym samym filmie była taka figura bardzo negatywna, takiego majordomusa, także czarnego, w domu pana niewolników. My jesteśmy tą figurą. Tak? Jesteśmy lokajem, który podtrzymuje ład panujący w oczekiwaniu na to, że dopóki ład panujący będzie miły, to nam będzie dobrze. Tak? To jest to przesunięcie. Tak? To jest to przesunięcie, które mnie martwi. I idąc tym tropem, tak, bawiąc się trochę Heglem, jeżeli mamy tylko dwubiegunowy model, lądujemy w smutnej opowieści, na którą zwracała uwagę taka argentyńska badaczka Hebe Bessouri o takiej dokuczliwej, epistemologicznej prowincjonalności Zachodu. Tak, Zachód jest bardzo heglowski, on nic nie musi. Tak? Tak jak pan Heglowski nie musiał pracować, tylko sobie żył w spojrzeniu uznania, ale nic nie robił. Tak? Dokładnie to. Tak? Owszem, ma przewagi systemowe, ale nie przewagi epistemologiczne. Mówi jednym językiem, nie zna wielu języków, nie bada tych poetów z Burundi. Tak? My nie komunikujemy się na przykład między nami a bułgarskimi kolegami, jak kiedyś, albo angielskimi znajomymi. Tak, tak swoją drogą. Kiedy jedna z badaczek naszego uniwersytetu teraz nawiązała relacje z Algierią, później się okazało, że relacje z tym samym uniwersytetem były nawet całkiem prężne kilkadziesiąt lat temu. Więc to taka drobna dygresja. I teraz właściwie podsumowując ten moment, bo muszę się streszczać, czyli to zniknięcie drugiego świata, tak, to jest pytanie moje. Co się stało z nami, jeżeli nie mamy konkurencji uniwersalizmu? Jeżeli zostaliśmy z tą łatwą figurą, że jedna strona ma prawo do uniwersalizmu, który jest tak naprawdę uniwersalizmem siły, a nie legitymacji.
I to jakby w tym momencie zostawiam. Drugi moment. Przechodzimy do kwestii z mojej branży bardziej teraz aktualnej, czyli studiów nad nauką i techniką, kwestii powiązania kultury ze stabilizacją techniczną, naukową i tak dalej. To, że chcemy być relatywni, moim zdaniem, to jest rzecz do zrobienia. Tak? My nie jesteśmy relatywni. Tak, świat, owszem, językowo wydaje się kakofonią różnych głosów. Tak, tak jak, nie wiem, obcowanie z Facebookiem czy innymi mediami, ale w praktyce wiemy, że możemy mieć wszystkie telefony, ale dwa systemy je obsługujące. Możemy mieć wszystkie komputery, ale dwa systemy obsługujące. Tak? Możemy mieć wszystką elektronikę, która pochodzi z jednej doliny. Tak? Co więcej, jest wyprodukowana w jednej fabryce. Tak? Więc dość intrygujący jest to uniwersalizm, kiedy jest on zmonopolizowany na skalę niebywałą. Co więcej, to nie problemem jest relatywizm, bo go nie ma. Tak? Jesteśmy poddani jednym standardom, no może Amerykanie nie, bo mają swojego Fahrenheita i cale, ale poza tym jesteśmy poddani jednym standardom technicznym, naukowym, etc., etc., tak? Z których wynikają pewne strukturalne nierówności. Ktoś włada standardem, a ktoś nie. Ktoś musi mówić w cudzym języku, a ktoś nie. Ktoś musi się dostosować do cudzego kodu programowania, czy to dosłownego w sensie komputerowym, czy to metaforycznego, a ktoś włada miejscem, gdzie ten kod jest pisany. Czyli mamy tu do czynienia z pewną strukturalną nierównością na poziomie uniwersalnych struktur, czy to rynkowych, czy to technicznych, tak? Czy to metrologicznych. Więc pytanie jest, jak walczyć o autonomię, czy też suwerenność metrologiczną. Tak jak w świecie, w którym zależymy od zewnętrznych systemów stabilizacji, bez których się nie da żyć, bo nie możemy sobie pójść w stronę neoludyczną i stać się Tedem Kaczyńskim, zamieszkać na prowincji i wysyłać bomby do tych, których nie lubimy. Tak to nie jest rozwiązanie, które proponuję. Więc musimy w świecie, w którym systemowo jesteśmy poddani presji strukturalnej, różnych koniecznych elementów, tak jak chociażby to, co stabilizuje to światło, zawalczyć o moment emancypująco uniwersalny. Prosty przykład. W te wakacje część z nas była beneficjentami tego roamingu zagranicznego. Tak? Od lat byliśmy poddani uniwersalizacji techniczno-ekonomicznej, czyli żyliśmy w świecie, w którym podlegaliśmy presji ze strony tego, że standard telefonii już obowiązywał. Ale nie dogoniliśmy standardu technicznego i ekonomicznego, tą część, co nazwijmy ją aksjologiczno-oświeceniowo-emancypacyjną. Tak, byliśmy tylko poddani presji. Teraz chwilowo, dzięki ogromnemu ciału politycznemu, uzyskaliśmy to mini zwycięstwo, że w tym aspekcie z grubsza uniwersalizacja aksjologiczna dogoniła techniczno-rynkową. Tak? Nie płacimy, czy tam mamy to w miarę ekwiwalentną wymianę. Nie wiem jak długo, tak swoją drogą. Tak, nie wiem jak długo. Więc to jest to pytanie o autonomię metrologiczną, autonomię systemową, tak? Czyli o te bąble racjonalności takiej unikalnej, czy miejsca takiego patriotyzmu epistemologicznego, czy relatywności, tak? Trzeba zawalczyć, ale w jaki sposób to zrobić, kiedy równocześnie trzeba uwzględniać ten systemowy wymiar przemocowy, tak? I trzecia opowieść, króciutka, to jakby też samo oskarżenie humanistów, tak? Jakby jak znowu jestem 56. postmodernizmu, więc możemy bić się w piersi. Humanistyka sparaliżowała samą siebie. Tak często ja nazywam ontologicznym liberalizmem. To proszę nie myśleć tego jako przytyk czysto polityczny. Czyli tym lękiem, który tak podobny jak też był, taki lęk był też u Adorno czy Heideggera, tak? Lękiem pozytywnej wypowiedzi o władzy. Tak? Wydawało się, że grzechem mniejszym jest grzech zaniechania. Tak? Powstrzymajmy się od władzy, napiętnujmy władzę, tak? Pokażmy, że to różne manifestacje porządków są złe, a my wycofujemy się na migotanie różnicy. Tak? Ale z jakiegoś powodu grzechem nie było grzechem nie był grzech zaniechania. Także to oto rzeczy nie przestają działać. Tak? Bakterie nadal zabijają, złe rzeczy nadal się nam przytrafiają i zaniechanie nie jest rozwiązaniem. Tak? I teraz to jest takie pytanie, jak być pozytywnie biopolitycznym, ale po krytyce biopolitycznej. W tym sensie to jest bardzo blisko do pytania profesor Domańskiej. Tak? Jak po postmodernizmie znowu odzyskiwać mocny podmiot. I tutaj problem polega na tym, że musimy się nauczyć ontologizować nasze opowieści, tak czynić je twardymi. Tak? My, humaniści, jesteśmy uwikłani w opowieści zbudowane z tekstów, słów. Tak? One ich nie ma, tak? Nikną poza salą
wykładową. Tak dzisiaj mieliśmy rozmowę, że egzorcysta sprzedaje się tam jakichś dziesiątkach sztuk czy setkach sztuk. Więcej niż detektyw. Sam? Znaczy więcej egzemplarzy niż detektyw schodzi. Tak. Egzorcysty polskiego. To jest pytanie o infrastrukturę idei. Czy jesteśmy w stanie tak stabilizować infrastrukturę naszych idei, żeby one zmieniały świat chociażby na tyle, jak pismo egzorcysta, tak? To byłoby taki postulat maksimum, moim zdaniem, a nie minimum, tak? Egzorcysta polski. Tak. Kiedyś to umieliśmy, czy kiedyś to było pytanie, ono było formułowane w różnych kręgach politycznych, tak? Potrafił to Kościół katolicki, tak? Potrafiły to różne partie polityczne, tak? To moim zdaniem też był kamień węgielny kulturoznawstwa, tak? Które miało szkolić kultur tregerów, którzy mieli później w domach kultury modernizować pewne społeczeństwo półperyferyjne, tak? Z pewnym odcieniem politycznym oczywiście, tak? Więc pytanie jest, jak mamy się nauczyć czynić nasze opowieści sprawczymi i nadawać im pewną strukturalną twardość? No i właściwie tyle. Mam pauzę, zaprzęgnięcie się. Rozumiem, że będzie mieć jeszcze długą turę oczywiście po tych powieściach. I widzę, że nie będzie się bez kwestii odniesienia się do epistemologii południa, twierdzi Andrzej, bo to chyba nie jest takie proste, biorąc pod uwagę też Suzy Santusza kwestii ekologii wiedzy i tego, jakie specje mogą w tym ekologicznym obszarze wiedzy występować. Do czego one są na przykład teraz? Bardzo dziękuję za zaproszenie do panelu. To wielki zaszczyt, radość i, jak państwo tutaj wiecie, pewien stres z tym związany był, nie dotyczący samego występowania, ale bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Proszę mi wybaczyć pewnego rodzaju niedociągnięcia mojej części czy mojego wystąpienia. One są związane z tym, że w ostatniej chwili próbowałem poskładać różne rzeczy. Przedstawię kilka spostrzeżeń czy obserwacji, czy test teoretycznych, a na dowód, że nie blefuję, wskażę teksty, w których to było szerzej i dokładniej, mam nadzieję, że lepiej opowiedziane. A do pewnego stopnia zostałem wywołany poprzez to, co tam opisałem w tej książce mojej z 2013 roku, za co zresztą już parokrotnie musiałem odpowiadać. Na szczęście wszystko w bardzo miłej atmosferze. Wyobraźcie sobie państwo rozmowę między dwoma badaczami na temat książki, jednego z nich świeżo opublikowanej. To nie jestem ja od razu, mówię w żadnej z ról tam. I jeden z nich mówi do drugiego, słuchaj, książka jest zbyt gruba i zbyt dużo tam Abliszewskiego i Zaroda, za mało. I tutaj pada nazwiska jakiegoś zachodniego badacza. Ja nie wiem, czy państwo macie taki alarm wpisany. Ja mam i podejrzewam, chociaż nie mam na to dowodu żadnego, że to jest trochę wina Ewy, znaczy zasługa Ewy. I mojej fascynacji tym, jak Ewa pisała o mikrohistoriach, z czym zetknąłem się bardzo dawno temu, wiecie państwo, jak z inspiracjami, że człowiek zobaczy czasami pojęcie albo usłyszy kilka tez i wyobraża sobie bardzo różne rzeczy, one sobie wędrują daleko często od źródła, więc jeżeli używam tego nieprawowiernie, to tutaj jest wyjaśnienie. Otóż moim zdaniem w tej wypowiedzi widać pewnego rodzaju konglomerat myślenia, praktyk, działań i tak dalej, który nazywam humanistyką półperyferii. Generalnie chodzi w tym przypadku o to, że pozycją domyślną mówienia i myślenia jest to, że przecież nie ma sensu odwoływać się specjalnie do polskich badaczy. Jak piszesz o tym czy o tamtym, to trzeba teksty po angielsku, anglosasa, najlepiej czy tam Amerykanina, czy innych badaczy, którzy są centrowi znani, nazwiska rozpoznawalne i tak dalej, międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. To na dowód, że trochę więcej w książce, która ma zeszłoroczną datę, ale stosunkowo niedawno się ukazała i drugi z współredaktorów jest obecny na sali, Adam Kola. A to jest coś, do czego będę się odwoływał, to znaczy do Wallersteina i do więcej, mniej do tej książeczki Leandro Mediny, która jest bardzo ciekawa, ale jeżeli będę przywoływał przykłady, to duża szansa, że z niej właśnie. Otóż, o co chodzi z humanistyką półperyferii w sensie najbardziej ogólnym? Immanuel Wallerstein w swojej koncepcji kapitalistycznego systemu świata mówi o dwóch podstawowych wymiarach, w jakich powinniśmy ten system widzieć. Jeden wymiar to jest oś kulturowa, ją odłożymy na bok, drugi to jest osiowy podział pracy. I z tego osiowego podziału pracy Wallerstein proponuje pewnego rodzaju szufladkowanie czy podział na rdzeń, czy centrum, półperyferię i peryferię, przy czym zaznacza, ja już nie wstawiałem cytatu, że chodzi o procesy produkcyjne,
a nie o miejsca. Te miejsca to są pewnego rodzaju skrótem, to tak jak profesor Domańska już zdążyła powiedzieć, tak, pewną heurystyką. Otóż zależności są mniej więcej takie, to Państwo pewnie wiecie. W rdzeniu produkuje się monopolistycznie albo quasi-monopolistyczne to, co jest ważne cywilizacyjnie. Materialne rzeczy tak, ale też idee, z naszej perspektywy będzie produkcja książek na przykład, czy czasopism. Natomiast półperyferie i peryferie wraz z centrum oczywiście konsumują to, tylko że zyski z tej konsumpcji płyną do centrum. Tak, to jest nierówna czy niesprawiedliwa wymiana. Otóż jeżeli to będziemy o tym myśleć w kategoriach, kto produkuje samoloty wojskowe, to przykład jest oczywisty. Humanistyka półperyferii będzie obejmowała ten zakres, w jakim będziemy mówili o produkcji tekstów naukowych, zwłaszcza z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Tak? Kto produkuje, co czytamy, gdzie płacimy, gdzie nasze instytucje przelewają pieniądze, żebyśmy mieli dostęp do czasopism i tak dalej. Tylko tyle. Pewnym podzbiorem zjawiska nazwanego humanistyka półperyferii jest zjawisko, które nazywam nauką walizkową. W trzech słowach na czym to polega. Generalnie uważam, że to jest zjawisko, które gaśnie. Chyba nie zgasło, ale gaśnie. I tu znów na dowód, że nie blefuję, trochę więcej w tej książce, którą wspólnymi siłami grantowymi współautor jest obok, poważniejszy niż ja, z większym wkładem. I teraz na czym polega zjawisko, czy asemblaż, konglomerat różnego rodzaju zjawisk, które ja nazywam nauką walizkową. Otóż na bardzo prostym, na czymś bardzo prostym. Na tym, że badacze z peryferii, półperyferii jadą do centrum, tam z różnych powodów robią różne rzeczy, ale między innymi nabywają szereg książek i kserują szereg tekstów, po czym z tą walizką wracają do swojego miejsca. Otóż w kategoriach teorii aktora sieci to coś nazywa się translacją. W każdym sensie, w jakim Wałęsa się o tym tak mówi. Na czym polega ta translacja? Otóż coś, co jest w miarę dostępne, powszechne i oczywiste w jednym miejscu, staje się nieocenione, bezcenne, ważne, kluczowe w drugim miejscu. Jak Państwo wiecie, dzisiaj sprawa jest trochę pokręcona, między innymi dzięki temu, że poszukujemy tych bezcennych rzeczy na rosyjskich serwerach, ale i one nam wywracają jakby ten mechanizm, ale jeżeli cofniemy się o lat 20 czy 40, to mechanizm nauki walizkowej będzie znacznie ważniejszy. Od razu ostrzegam, proszę mnie nie podejrzewać o prostą aksjologię, że patologię tak jakieś tu odkrywam, a prawdziwa nauka jest gdzie indziej. Nie, to jest znacznie bardziej złożone. Żeby nie było, pierwsza książka, latura, jaka do mnie dotarła, po latach udało mi się nawet taką trajektorię po Polsce odkryć, jak kserówka wędrowała, zanim doszła do mnie i się zgubiły cztery strony, czyli jedna kartka taka, wiecie Państwo, podwójna. I te wszystkie przystanki po drodze to są oczywiście dzisiaj dobrze znajomi. Oczywiście jakby problem nie leży w samym przeważeniu, tak? Bo to jest jakby tylko jakby element, ale sam mechanizm nauki walizkowej polega na tym, że dookoła tej procedury narasta szereg różnego rodzaju praktyk. Na przykład wytwarzanie specjalistów. Tak jak dziennikarze radiowi kiedyś stawali się specjalistami od muzyki, bo na przykład ojciec kupował dużo płyt z zachodu i ściągał, tak? Widzę Tomasz Beksiński na przykład, nieżyjący, ale ostatnio tak popularny znowu z różnych powodów. A w nauce to mogło funkcjonować w ten sposób, że ktoś się zdecydował, żeby w swojej walizce przywieźć akurat te teksty, a nie inne, tak? Albo na przykład dlatego, że odwiedził taką postać, a nie inną i ta postać dała mu do walizki parę tekstów, na które potem miał prawo, żeby je przewieźć i przetłumaczyć. Lub dokonać egzegezy, tak napisać książki, itd., itd. No dobrze, ale to jest tylko jeden z mechanizmów. Natomiast chodziło mi o to, żeby Państwu pokazać, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju napięciem między centrum a peryferiami. Teraz, do czego to prowadzi? Do czegoś, co nazywam zombie nauką. Ta zombie nauka, wybaczcie Państwo, teraz mi to, że tam będzie po angielsku, to problem tego, że ja to na ostatnią chwilę robiłem, się okazało, że część tego, co chcę powiedzieć, miałem tylko przygotowane na potrzeby występu za granicą. Przykro mi. Co oczywiście zwrotnie, refleksyjnie, wszyscy już widzą, jak gra. Ale najlepsze jest to, że to przepięknie zagrało. Łącznie z rosyjskimi serwerami. Jak powiedziałem o rosyjskich serwerach wtedy przy tej okazji, to mi tam prowadzący seminarium powiedział, o tak, my mamy taką jedną badaczkę, ona się zajmuje historią Rosji, ona pewnie będzie wiedziała, jakie serwery chodzi. No dobra. I teraz to jest schemat z książki Latura Nadzieja Pandory.
Być może Państwo wiecie, ja go nie będę omawiał, bo to wyszło, wyszedłby z tego strasznie długi wykład, ale Latour, analizując przypadek pracy nad energią atomową, rekonstruuje taki, powiem nieładnie, nienaturowo, społeczny mechanizm krążenia różnego rodzaju czynników po to, żeby nauka mogła funkcjonować. I teraz w ramach naszych badań grantowych okazało się, że jak się przyjrzymy przypadkom empirycznym, które między innymi są związane z różnego rodzaju kontrowersjami w sferze publicznej, my analizowaliśmy między innymi sobie na boku gender, tego jest mniej w książce z różnych powodów, to okazuje się, że na półperyferiach to tak wcale pięknie nie kwitnie. To znaczy okazuje się, że dwie z tych pętli, ta, którą Państwo macie po prawej stronie, czyli autonomizacja, tak więc dyskusja z innymi badaczami i mobilizacja świata, czyli prowadzenie badań, że one są kulawe w wielu przypadkach, że rodzą się związki z instytucjami, które wspierają badania, i to jest to ci allies, tak, u góry. Wytwarza się reprezentacja publiczna jakiegoś rodzaju, ale kuleje na tym cała reszta. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? I moja odpowiedź jest taka, że na to pozwalają walizki. To znaczy walizki utrzymują ten mechanizm, który Latour metaforycznie opisuje jako układ z sercem podtrzymującym funkcjonowanie tego serca. To jest cały układ krwionośny, tak? On to nazywa układem krwionośnym nauki, tam krążeniowym układem. Sercem jest treść teoretyczna, tak? Czy treść konceptualna. To ten zepsuty czy wadliwie działający mechanizm półperyferyjnego serca i nauki może funkcjonować dlatego, że coś transferuje energię z zewnątrz przy pomocy walizy. Okay. I teraz cytat, Państwo pozwolicie, że zacytuję. Cechą charakterystyczną nauki walizkowej będzie to, że samonapędzanie się pętli sojuszników i sprzymierzeńców jest możliwe wyłącznie dzięki temu, że energię czy też kapitał dają jej silne procesy w zakresie pozostałych pętli, ale toczące się geograficznie gdzie indziej. Czyli po prostu tutaj, tak mówiąc inaczej, ten, kto przywozi walizkę, nie musi się martwić tym, że musi teraz tworzyć, dyskutować z kolegami, koleżankami, tak, czy ta interpretacja jest dobra, czy jest niedobra, bo powie, no ale przecież Amerykanie to już 20 lat temu wydyskutowali, o co wam chodzi, przecież to nie ma o czym mówić. To samo dotyczy badań. Okazało się, że to wytwarza nowego rodzaju kompetencje w nauce, to znaczy takie, gdzie w miejsce prowadzenia badań wytwarzają się zaawansowane kompetencje hermeneutyczne, tak? Bardzo dobrze analizuje teksty. I Państwo będziecie pewnie myśleli, że to tylko dotyczy humanistyki. Otóż nie. Michał Wróblewski, który dzisiaj rano wygłaszał swój referat, też chyba jakiś taki około medycznej, dobrze pamiętam, zrobił na podstawie jakby tych pomysłów badania medyczne, to znaczy bada ADHD. I zrobił taką klasyczną robotę, analiza dyskursu, czasopisma medyczne, podliczył to wszystko, co się okazało. Okazało się, że w kilkudziesięciu, tam pod 80, ja dobrze pamiętam, albo nawet więcej, artykułów na temat ADHD w medycznej prasie polskiej nie było żadnych badań. Tam były streszczenia badań amerykańskich. Dobrze. O, i teraz to z tej książki z 2013 roku. Pewnego rodzaju propozycja, napsujemy, tak jak Andrzej mówi, że krytyka, to teraz trzeba coś pozytywnego zaproponować. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Z różnych powodów, ale zobaczymy, może się okaże, że dobry. Czym miał być patriotyzm epistemologiczny? Dwa cytaty i pewnego rodzaju komentarz. Pierwszy cytat. Z Leszka Nowaka, jesteśmy w Poznaniu, to z radością odwołam się do poznaniaka. O wielkości Wittgensteina świadczą plejady interpretatorów i rekonstruktorów i uznawana będzie tak długo, jak długo inspirować będzie nowych krytyków filozoficznych. Tak, to jakby trywialne. A teraz zróbmy numer, czy manewr, który jest dla nas oczywisty, tak, bądźmy konstruktywistami. Tak, ostatnio dyskutowaliśmy na panelu, czy natura jest społecznie konstruowana, czy jest konstruowana, tak? Bycie genialnym przecież jest bardziej oczywiście konstruowalne. I zapytajmy tak, no dobrze, a jak znikną ci interpretatorzy i rekonstruktorzy, to Wittgenstein będzie wielki, jak go nikt nie będzie czytał, tak? Czy to będzie tylko potencja tego, żeby być wielkim? Taka ta miękka interpretacja konstruktywistyczna. Drugi cytat, Stanley Fish. Mogę tak powiedzieć, że u pana profesora wydane? Nie umiem, ale... Bo w serii, tak, której pan profesor patronuje, tak mogę? Będzie dalszy. Twierdzę, że cokolwiek by oni nie robili, pisze Stanley Fish, będzie to jedynie interpretacja w innym przebraniu, albowiem, czy się to komuś podoba, czy nie, nic innego czynić nie można. Tak? Czyli
Z tej perspektywy, tak, trochę silnie, ale nie aż tak bardzo silnie konstruktywistyczna interpretacja, wielki jest ten, kogo inni widzą jako wielkim. Tak? Kto czytał Gombrowicza, to wie, że to jest trywialne, tylko tutaj cytaty poważne trzeba było, a nie o gębach i tak dalej. I jakby idąc tym tropem, można zapytać, kto interpretuje, kogo się interpretuje, w jakim medium, w jakim języku, kto upublicznia tę interpretację. I okazuje się, że dochodzi do czegoś, co można by nazwać konstruowaniem centrowych klasyków, tak? Czy konstruowaniem światowych klasyków. Czyli z tej perspektywy, tak? Jeżeli dodamy jeszcze do tego ten kontekst wolestinowski, o którym mówiłem wcześniej, brak światowych klasyków współperyferii, tak? Kuna nie Fleck na przykład, tak? To rezultat struktury systemu świata. Znaczy to jest rezultat systemowy, a nie rezultat tego, że bo im się nie chce. Tak? Nie wiem, czy Państwo się spotkaliście z takim uzasadnieniem, które jest absurdalne zupełnie, że jak się chce, to można. Tak? Że pedagodzy są nie... To nie dlatego, że ja o pedagogach źle myślę. To jest prawie cytat z pewnej rozmowy, którą odbyłem niedawno. Pedagodzy są lokalni, ale tutaj ktoś się znalazł, kto publikuje za granicą. Jak się chce, to można. Tak? Więc okazuje się, że oczywiście można się chcieć zmagać ze strukturami systemowymi, ale... No ale właśnie. Uniwersalizm w polityce naukowej, nie wiem jak to lepiej nazwać, jest partykularyzmem ubranym w filozoficzny język uniwersalizmu poznawczego. Tak? Nauka jest wszędzie taka sama, więc każdy może publikować w Nature, gdzie mu się tam żywnie podoba. I koniec. Ostatni slajd. Udało mi się. Zanim kartką dostałem. Patriotyzm epistemologiczny, jak zerknąłem dzisiaj na to, co napisałem, spróbowałbym zamienić na dwa ruchy, czy wyjaśnić w dwóch ruchach. Pierwszy ruch, krytyczność wobec oczywistości uniwersalizmu, tak? Albo wobec oczywistości tego, że klasycy przez wielkie K to są klasycy z centrum, na przykład amerykańskiego albo jakiegokolwiek innego. Po drugie, jak już przejdziemy przez ten moment dekonstrukcyjny, zmiana hierarchii klasyków, tak? Wstawiamy swoich, tak? Wstawiamy na przykład uczestników panelu. Ja wiem, że to brzmi cynicznie, ale zobaczcie Państwo, że to jest tak naprawdę pewien imperatyw moralny, który demontuje pewien poziom epistemologiczny, który udaje, że nie jest moralny. On jest moralny i jest polityczny. Bardzo dziękuję za uwagę Państwu. Państwa, ja muszę krótki komentarz, ponieważ myślałem, że trochę więcej czasu podłączyłem. Nie wiem, czy wolicie Państwo pytania sami, czy też nasze panniki, to jest osobna sprawa. Powiem tylko tak. Dla mnie pojawiło się kluczowe pytanie po wypowiedziach, które tutaj padły. Możemy jeszcze, tak? To w takim razie komentarz i możemy jeszcze po krótkiej odpowiedzi i damy Państwu tam Państwu głos. Otóż u mnie narodziło się pytanie po wysłuchaniu 100 głosów. Dlaczego wiedza, którą tworzymy, nas nie emancypuje? Tak, powiedziałbym, że rozumieć można je na szereg sposobów i teraz nie wchodząc żeby w polemikę dotyczącą północy i południa, bo to jest trochę toksyczny temat tutaj, Andrzej Nowak ma rację, ale jak przywołam jeszcze raz Bonaventurę de Sousse-Santosza, to tak sobie pomyślałem, że jego kategorie, tak jak epistemologia wiedzy nieobecnej, czy epistemologia nieobecnych podmiotów, dałoby się przenieść na pole nasze własne akademickie, o czym oczywiście tak do końca nie mówił, biorąc pod uwagę na przykład wiedzę antywirus. Zupełnie nasz blokując, pokazuje się, że to, o czym teraz rozmawialiśmy, pokazuje, że możemy spokojnie stworzyć epistemologię wiedzy nieobecnej, w przy naszej własnej praktyki badawczej. Stąd moje pytanie, dlaczego wiedza, którą tworzymy, nas nie emancypuje? I to dotyczy nie tylko nas jako jednostek, ale też nas jako tych flekowskich kolektywów poznawczych, tak? Szerzej mówiąc, nas jako kulturoznawców. Być może także nas w kategoriach mążkowskich, tak jak to postawił pan profesor Nemcz. Czy możemy być uniwersalnymi Europejczykami, mówiąc czy myśląc po polsku? Tutaj wraca kwestia, która padła wcześniej. Jeszcze jeden szybki komentarz w takim razie. Jeżeli tą trzecią kategorią u Santosza jest właśnie ekologia wiedzy, to jakie gatunki, jakie specje, jeszcze raz tego wrócę, wiedzy by nam się przy tym rezerwacie bardziej przydały? Czy jest miejsce dla wszystkich gatunków wiedzy? Może jakieś nam szczególnie brakuje, może są style poznawcze, które jak byśmy wytępili, powiem brutalnie, bo też pojawił się taki wątek, ja go wprowadziłem także, poznania opartego o wartości, czyli wynikającego z wartości, a tutaj znów
padł taki głos, że dobrze byłoby humanistyka nie poszła za bardzo na prawo, ani za bardzo na lewo. Z drugiej strony definiuje nam spektrum aksjologiczne bardzo polityczne. To też wydaje mi się trudne na wiele sposobów. Co do kwestii płynącej południa, to tam jeszcze głos Ani Domańskiej, bo wiem, że ma jeszcze sporo do dodania. Nie? Ja chcę się wypowiedzieć, ale... Ja muszę powiedzieć, że pan profesor Nowak jest retorycznie niezwykle sprawny. Ja uwielbiam, jak on mówi, bo on jest bardzo przekonujący, ale jakby się tak wgłębić, to się okaże, że... Ale ja nie chcę się do tego odnosić, bo to jest temat bardzo partykularny. Ja bym się chciała odnieść do rzeczy znacznie ważniejszej. Otóż ja, proszę państwa, już bardzo dawno temu odkryłam, nad czym polega problem peryferyjnej nauki, między innymi naszej. Ja mówię o humanistyce. Po prostu my nie uczymy studentów tworzyć teorii. Na tym polega problem. I w związku z tym, kiedy już sama w swojej praktyce dydaktycznej z założenia uczę magistrantów i doktorantów podstaw tworzenia teorii, a robi to aplikując tutaj książkę Katie Chalmers o teorii ugruntowanej, to potem nie ma żadnych problemów. Nawet licencjat jest w stanie to zrobić. I proszę mi wierzyć, prace dostają nagrody. Jesteśmy w stanie, tutaj mówię polscy humaniści, jak najbardziej przebić się do tego nurtu wiedzy dominującej. Natomiast to jest właśnie klucz. Tworzenie pojęć, wprowadzanie tych pojęć, oczywiście przy znajomości tego, co się dzieje w nauce w ogóle, tworzenie własnych powtarzalnych procedur badawczych. To jest ten problem. Jak tworzyć generalizację, jak tworzyć teorię małego zasięgu, jak tworzyć nowe metody, to jest problematyczne. I są sposoby, żeby studentów tego uczyć. I zawsze powtarzałam, że z Poznania Harvardu nie zrobimy, natomiast zdecydowanie z naszych magistrantów i doktorantów możemy zrobić badaczy na poziomie światowym. I ja myślę, że tutaj jest duże zadanie przed właśnie szczególnie studiami doktoranckimi, żeby takie zajęcia, jak budować teorie, jak tworzyć pojęcia, robić. Dziękuję. Czy chcecie jeszcze raz skomentować? No, może to jest soli. Jeżeli nie ma potrzeby, adwocem u was, żeby się powiedzieć, chcecie? No mogę. Ale krótko, bo chcemy dać mikrofon sali teraz. Przecież my zawodowo jesteśmy gadułami, lepiej niech nie sala. Nie, tylko krótko. Króciutko. A propos dwuznaczności i klasyków, konstruowania własnych klasyków. No to ironia polega na tym, że Krzysiek i ja przywołaliśmy Wallersteina jako schemat poznawczy naszego myślenia, który oczywiście kupił połowę swoich pomysłów od Małowista. Więc to pokazuje, że możemy mówić o Małowiście dopiero, jak wróci przez Wallersteina i wtedy już nie jest paskudnym marksistą, tylko jest neomarksistą amerykańskim, więc to już trochę lepiej brzmi. Przykład, jak trudno jest klasyków konstruować, to jest moja rozmowa sprzed, tak się pochwalę, z Bostonu sprzed 2 tygodni, z panem, który się nazywa Lawrence Bush i napisał książkę o standardach. To jest ważne do drugiej części mojej wypowiedzi, o tej meteorologii, o panowaniu systemu. Książka nosiła tytuł Standardy panowania nad rzeczywistością. I jest w niej maleńki przypis do książki Kuli, Miary i Ludzi, gdzieś w połowie książki. Ja zapytałem Busha o to, czy znał książkę Kuli i dlaczego tak mało się odniósł. I on pisał, że jak już napisałem połowę swojej książki, to dopiero spotkałem książkę Kuli, która już była od tam 20 lat chyba, przetłumaczona, 15 wtedy, czy 20 lat na rynku anglosaskim przetłumaczona. No i zrobiłem tylko przypis. Tak? Książka nosi tytuł Standardy, recepta na rzeczywistość, jakby ideologia, Żyżek tutaj fika nogami, tak? Że pan pisze o tym, jak standardy kryją rzeczywistość i nie zauważa Kuli, bo przecież po co? Ale to książka Busha, która jest w sumie rozwodnioną książką Kuli, jest wydawana teraz w Micie jako nowość, tam $29, tak? A nie wznowienie Kuli. Także to jakby puenta. Okay. Przekażę mikrofon. I 31 centów. Proszę państwa, jeżeli rzeczywiście dostaliśmy dodatkowy czas, to myślę, że to jest czas na pytanie od państwa. To jest to samo wydawnictwo, dlatego że to są serie czasopism, to są właśnie rozmaite ukryte małe wydawnictwa, między innymi przejęte wydawnictwa uniwersyteckie, ale nie ulega wątpliwości, że polityk jest tutaj 5 wydawniczych decydujących w zakresie o tym, co w ogóle zostanie przeczytane. I teraz pytanie jest, czy któryś z Polaków nie mieszkających za granicą i uprawiających naukę w ogóle dostał się, bo sprawdziłam właśnie w tych statystykach. Otóż nie.
Nie ma nikogo, kogo by promował taki właśnie koncern, bo to można powiedzieć, że to są koncerny wydawnicze. W związku z tym możemy powiedzieć, że to, co my robimy, to jest uprawianie takiego pisku myszy pod miodło, ponieważ on nikak nigdzie nie dociera i w tych politykach wydawniczych, które rzeczywiście mogą, możemy się oczywiście umieszczać wśród klasyków, ale pytanie, kto to usłyszy i w ogóle kto weźmie pod uwagę to, co robimy. I pytanie jest bardzo proste, czy zamiast mówić tutaj o tym, w jaki sposób my możemy sami się kreować, nie spojrzeć jednak na naukę jako sprawę polityczną i powiedzieć to wprost, że sprawą każdego państwa, bo mają to Niemcy między innymi też, to nie jest polski w ogóle problem w tym kontekście, ponieważ wśród tych koncernów nie ma ani jednego wydawnictwa naukowego niemieckiego, jest Springer oczywiście, który rozrasta się na najróżniejsze sposoby, również wydają czasopisma naukowe. To jest problem wszystkich krajów europejskich, również Francuzów, również Austriaków. W związku z tym mówienie tutaj o półperyferiach w tym kontekście środkowa Europa, zachodnia Europa, wydaje mi się głęboko niesprawiedliwe ze względu na obie strony, które mają w tej chwili dokładnie takie same problemy dotyczące wychodzenia z tych lokalnych wydawnictw ku chociażby promowania autorów pewnego rodzaju, bo żadne targi książki naukowej w jakimkolwiek zakresie one by nie były prowadzone, tego problemu nie rozwiązują. W związku z tym te opozycje binarne, które jak rozumiem wracają z modernizmem, one w dużym stopniu prowadzą nas na dość fałszywą ścieżkę takiego samopocieszenia, jednocześnie bezradności, a nie proponują, chyba że panowie mają więc pytanie, jakiejś strategii, w której bylibyśmy nie tylko biernymi obserwatorami, co się z nami dzieje. Bo tak w tej chwili te sytuacje, ja przynajmniej tak to odczytałam na podstawie tego ostatniego raportu. Dziękuję. Ja mam takie może pytanie, nie będę kierował je do poszczególnego profesora czy pani profesor, tylko to jest pytanie do wszystkich z Państwa. A mianowicie pierwsze pytanie. Czy w dobie internetu jest jeszcze sens mówienia o na przykład geografii wiedzy i geografii wytwarzania wiedzy? Znaczy rzeczywiście w latach XXI wieku, co 15 lat, możemy w dalszym ciągu zakładać, że to zróżnicowanie, które kiedyś było w tym tak zwanym świecie fizycznym i ten podział na centrum i peryferię, czy on troszeczkę nie odchodzi do lamusa. Ja tutaj podam taki przykład w dzisiejszej sesji, na której miałem referat o przemianie praktyk edukacyjnych. I tam wskazałem, powiedzmy sobie, na nowe praktyki edukacyjne. Podawałem oczywiście wszystkim znaną Pana Akademii Kana i tak dalej, która zapewnia dostęp dzięki temu, że funkcjonuje na innych zasadach, prawda, na otwartych licencjach i że ona powoduje, że praktycznie każdy potencjalnie, który jest prawda, potencjalna osoba, która jest podłączona do sieci, a w przyszłości wszyscy będziemy podłączeni do sieci, ma dostęp do najlepszych treści edukacyjnych tworzonych przez najlepszych specjalistów na sieci. I teraz jest pytanie, czy my godzimy się na to, o czym mówiła pani profesor Lewec, że godzimy się z dyktatem wielkich domów wydawniczych, prawda? Czy też może powinniśmy zmienić w ogóle model tworzenia i dystrybucji wiedzy naukowej, to nie również w środowisku akademickim, bo my powinniśmy przede wszystkim tworzyć wiedzę naukową dla naszych podatników, proszę Państwa. Kryterium tutaj, to powinno być podstawowym kryterium naszej działalności. Teraz można wiedzę naukową tworzyć pod każdą szerokością geograficzną, zwłaszcza w humanistyce i nauk społecznych, nie ruszając się po prostu z domu. Siedząc sobie po prostu gdzieś, nie wiem, w zaciszu, nad jeziorkiem, mając dostęp do szybkich łączy internetowych. Tak, oczywiście i to jak gdyby w ogóle zmieniać, czy może zmienić potencjalnie to cały układ sił. To może tyle, ponieważ nie czy zbierzemy pytania, czy mamy jeszcze dwie osoby w kolejności? Mogę? Przepraszam, no jednak
To są dwie zupełnie różne rzeczy, ale jeśli mówimy tu o wytwarzaniu wiedzy o patentach, tak, to te modele dotyczące tej peryferyjności centrum tej wiedzy naukowej wytwarzanej, one są bardzo fajnie i tak graficznie atrakcyjne, ale w ogóle nie przystają do tej wiedzy, która jest wytwarzana społecznie, kulturowo, tak? To tutaj jeśli właśnie spytamy o to, na przykład o Laudato Si, o recepcję Laudato Si, tak? Na przykład, no już wystarczy, że w Polsce, tak? No to mamy tutaj bardzo złożone, wielonurtowe procesy, bardzo skomplikowane, których nie da się tak po prostu tak rozrysować na wykresie. Wiele środowisk, które albo dotyczą tylko Polski, albo nie dotyczą tylko Polski, to jest jak gdyby bardzo, bardzo spolaryzowane i wielowątkowe. Możemy też spytać o wytwarzanie wiedzy i o narrację, bo to wygląda jak coś, co może nie jest do końca naukowe, ale jeśli spytamy o wytwarzanie wiedzy dotyczące pozycji humanistyki czy pozycji kulturoznawstwa w Polsce, tak? Wtedy co jak gdyby dotyka nas bezpośrednio, czyli nie da się postawić ostrej granicy, czy to jest wiedza naukowa, tak, decydentów, czy nie naukowa, tak, skoro ona reguluje bezpośrednio i integruje w nasz status, a ona w ogóle nie jest wytwarzana i jak gdyby transmitowana według tych schematów, które tutaj omawiamy w odniesieniu do naszego wewnętrznego środowiska. Czy to jest jeszcze zapytanie? Ja mam pytanie, rzeczywiście zadam pytanie, to znaczy to pytanie jest interwencyjne. Nie będę tego pytania się rozwijać, bo jakby też zgadzam się tutaj z posłem Tomańską z jednej strony, że to co tutaj Andrzej ma bardzo proponował, bo to jest po prostu narracja, umówmy się, tak? Bardzo powabna, błyskotliwa, ciekawa interesująca, ale narracja. Równie dobrze można to samo opowiedzieć w nieco innych kategoriach. I w tej chwili to moje pytanie brzmi, gdzie w tych wszystkich modelach mieszczą się Chiny? Tak, bo znika nam tutaj, to jest nasza ślepa planka. Ja mówię to nie dlatego, żebym chciała tutaj wprowadzić to for fun, takie zażelnienie, ale mówię to dlatego, że coraz większą część ogłoszeń o pracach akademickich pochodzi z Uniwersytetów Chińskich, to po pierwsze. Po drugie, projekty, na przykład w obszarze art-based research, jak widziałam tym roku na festiwalu Arzbentem w Kamienicu, znakomite projekty, naprawdę. To są projekty z Uniwersytetu Chińskich. I wreszcie po trzecie, na przykład Roy Ascott, znany artysta również teoretyków mediów, pracuje obecnie na Uniwersytecie w Chinach. W żadnej z tych wypowiedzi i w tej dyskusji również tutaj nie badają pewne miejsca świata, tak? Mimo tego, że mówimy wciąż. Tak, geopolityka, wiadomo, że procedowanie, ale Chiny się nie pojawiły do tej pory. A jak sądzę, powinny były zyskać, tak? To jest moje pytanie do Państwa. Chciałam się Pani w jaki sposób do tego się odnieść. Mam jeszcze dwa pytania. Pan rozpoczął. Proszę Państwa, ja mam pierwszy komentarz taki, że popadamy w skrajności, o ile w pewnym okresie imitowaliśmy wiedzę pochodzącą z Zachodu, powiedzmy, a teraz mówimy o patriotyzmie epistemologicznym, przy czym rozwiązanie powinno być takie właśnie leżące po środku, czyli tworzyć w kontekście kulturowym polskim wiedzę o nośności światowej, o nośności uniwersalnej. Teraz kwestia naszej obecności w wiedzy światowej. Jest to też kwestia upowszechnienia języka, prawda? Mamy wielu myślicieli, którzy tworzyli dzieła o właśnie formacie na peryferiach, o formacie światowym i takie właśnie zadanie postawiłem sobie w ramach programu, który realizuje Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech. Przedstawienie tekstów podstawowych, najważniejszych w naszej humanistyce. Bez tych tekstów nie istniejemy, prawda? Nie możemy zadekartować, że my teraz
politycznie zdecydujemy, że będziemy mieli wydawnictwa, które wydaje, kto będzie czytał tę publikację. To jest żmudna praca kulturoznawcza i filologiczna. Trzeba rozpoznać środowisko innej kultury, a tego nam ogromnie brakuje. My jesteśmy jakby zamknięci w naszej kulturze i nie mamy rozpoznania innych kultur. Należy podjąć właśnie rozmowę z tymi innymi kulturami, pojąć, rozpoznać, które prace można im przedstawić. Wydaliśmy pracę Płoskowską, Kultury Narodowe Ukorzeni. Jestem zdania, że nie ma lepszej pracy w literaturze światowej na te tematy, tematy tożsamości narodowej. Książka jest w sylabusach wszystkich bibliotek i wszystkich kursów humanistycznych w wyborze. Wydaliśmy Brzozowskiego, tak polskiego, a jednocześnie o formacie światowym. Mam nadzieję, że będzie czytany. Ale to wszystko musi być przygotowane przez kulturoznawcę, który zna Polskę i tamtą drugą stronę. Teraz w Białostocki mieliśmy, przedwczoraj skończyliśmy konferencję w Białostocki, zdołaliśmy żywo zainteresować Google. Włosi w tej chwili napisali na temat Białostockiego to, o czym myśmy mieli. Ta wymiana spojrzenia z różnych stron. Ale właśnie to jest żmudna praca, którą jakbyśmy zaniedbali. Bez kanonu naszych tekstów nie ma nas w dialogu, polilogu wiedzy światowej. Ja tak właśnie kilka refleksji, nie wiem, czy to są pytania, czy takie uwagi, bo to było bardzo dużo problemów, dużo kwestii, które tutaj było poruszone. Ja tak może tylko się ustosunkuję trochę hasłowo do różnych rzeczy. No po pierwsze, na te peryferie, tak powiedziałbym, narodowe, nakładają się też peryferie, jak to powiedzieć, epistemologiczne, czy pewne koncepcje naukowe są po prostu w modzie, pewne nie. No, jak na przykład byłem w Stanach w 90 roku, to pragmatystów czytałem przez Habermasa, bo Habermas zacytował Mida, teoria działania komunikacyjnego, studenci amerykańscy się dowiedzieli, że jest uczony, ale go nie czytali, że tak powiem, w oryginale, tylko pisali pracę, wykorzystując teorię działania komunikacyjnego. W tym sensie też to na przykład ten przykład z Kulą, który jest znany, jest jednym z niewielu historyków polskich, który się przebił, ale no, powiedziałbym, współczesna nauka też wymusza taką raptowną zmianę i ci ludzie znikają. Ja sam bym wymienił wielu bardzo dobrych humanistów amerykańskich, którzy właśnie zniknęli z obiegu, a do których bym chętnie wrócił. Druga refleksja to jest taka, ja bym nie był pewny, czy te peryferie mają tak dobrze. To znaczy, ja obserwowałem, każdy to w ustawach obserwował, że jest pewna cena za bycie pierwszym, w postępie. Prawda? Na przykład system telewizji amerykańskiej jest dużo gorszy niż późniejsze systemy, bo oni byli pierwsi. Także oni oczywiście mają tą przewagę pierwszeństwa, ale też mają, no, że tak powiem, problemy z tym pierwszeństwem, bo inne mogą w to wchodzić. Trzecia rzecz też, tak jak ja mówiłem o tych szkołach, znaczy, na przykład Stany bardzo narzekają znaliście na swoją sytuację. Prawda? Od kiedy skończyła się zimna wojna, mimo że jesteśmy wyrafinowani, my najmłodsze metody stosujemy, nikt nas nie czyta. Pamiętam Berkę, jak rozmawiałem z Liro Paterno, to jest rozkaz po prostu w tej chwili, mimo że oni tam są. Są i są, jakby sytuują się no, jakby w centrum. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, takiego tutaj, powiedziałbym, tak jakby w kontrze do tego narzekania. No myślę też, że polska humanistyka miała takie tutaj byśmy narzekali na nasze polityczne, prawda? Szkoła Lwowsko-Warszawska, nie? Potem Warszawska Szkoła Idei i Humanistyka rozpędzona w 68 roku. Gdyby to się nie stało, byśmy przypuszczalnie byli, no sądząc po karierach tych ludzi, tak Daszko Kołakowski, Bauman właśnie, którzy wyjechali, no to właściwie już wtedy byliśmy na czele. Mi się wydaje, że na przykład w 70 latach polski marksizm
był szalenie interesujący i spokojnie mógł konkurować z francuskim Zalgizerem i tak dalej. To zostało z kolei wszystko zniszczone w 1989 roku. Ponieważ mamy limit czasowy, zostało nam dosłownie 8 odpowiedzi. No to jeszcze jedna sprawa, ostatnia. Mianowicie to, co pani Lewes tutaj, pani profesor Lewes mówiła, pomoc państwa, czyli wzory skandynawskie mi się wydają, to są bardzo dobre. Włączanie ludzi w obieg, no pytanie tylko, czy mamy dyrektywę. To jest zresztą być może pytanie profesor. Szybko i karabinowo. Pierwsze pytanie do pana doktora, odpowiedź na to, jak kluczowe. Ja w tekście, który mówiłem o zniknięciu drugiego świata, mam Chiny. Znaczy ja teraz się sam wyciąłem. Też dlatego, że jakby miałem wzrok skierowany na analizę przeszłości, a Chiny jest moment przejścia, więc jakby trudno wnioskować, co będzie. I w tym sensie moje pytanie o zniknięciu drugiego świata jest pytaniem, co się stanie w świecie przywilejowanym? Czy będzie nowy uniwersalizm, czy jakieś inna konfiguracja? To jest pytanie o innowacje. Tak, także ja się w pełni zgadzam. To jest aktor nieznany. Problematyczne jest o tyle, że jakby, czy Chiny pracują już w swoich nowych pojęciach? Czy podam przykład indyjski mojego znajomego, Amita Prasada, napisał świetną książkę Imperial Technoscience o wędrowaniu innowacji, czyli MRI-ów, tych rezonansu magnetycznego, wynaleziony przez hinduskich naukowców, wędruje do Chin, do Indii jako gadżety z Ameryki. Także wynalazek jest hinduski, tak, po stronie nauki, ale przemoc systemowa jednak nadaje mu etykietkę USA, więc pytanie, czy już Chiny autonomizują się meteorologicznie, znaczy, bo to, że się autonomizują w sensie dywizji, w sensie fundowania nauki i tak dalej, to już na pewno. I teraz przechodzą do pytania twojego, tego wstępu, to o tę siłę emancypacyjną teorii. Ja mam odpowiedź klasyka, ile dywizji ma kulturoznawstwo, i to jest moja odpowiedź. To jest częściowo odpowiedź na pytanie profesor Lewes, ale w tym sensie ja jestem spokojny, bo jak mało, czyli mam taką długą wizję trwania, więc dzięki na przykład Chinom i przybiegunowaniu, ja już jestem relatywnie młody, przeżyłem już teraz żyję w drugim ustroju, już przeżyłem jeden koniec historii, więc Andrzej Gendlerfrank mówił o reoriencie, więc poczekam na reorient i inną konfigurację korporacji, nie ma się co przywiązywać, one są śmiertelne. Pytanie o internet. No, absolutna niezgoda. Wiemy to już od Barda i Söderqvista, czyli starej książki Netokracja, że internet jest raczej piramidą skrajnie antydemokratycznych relacji, dużo silniej antydemokratycznych niż inne pozainternetowe przestrzenie. Jakby złuda wolności w internecie jest złudą, no, jakby obcowania z tym pazłotkiem, tak? Bo jakby możemy wszystko wyszukać, ale tylko przy pomocy Google'a. Kto pamięta AltaVista? Albo kto z was korzysta z alternatywnych systemów wyszukiwań? Pytanie trzecie tam do pana z tyłu, wywołane do tablicy katolicyzmem. Problem polega na tym, że przywołanie papieża Franciszka lokuje nas w alternatywnym obiegu wiedzy związanym z pewną światem produkcji wiedzy, który jest jakby równoległy, który jest też beneficjentem dawnych układów, czyli Kościół katolicki dzisiaj jest silny, bo był silny kiedyś. Ale ja tutaj Kościół katolicki akurat traktuję jako pozytywny przykład. Jestem tutaj uczniem Karla Schmidta, który doceniał niesamowitą żywotność, elastyczność katolicyzmu. Jeśli ja myślę o uniwersalizmie takim elastycznym, który myślę, to jest taka fuzja lekcji z partii komunistycznej i Kościoła katolickiego, tak jak albo Linuxa. Jak zachować kod i rdzeń systemu, równocześnie będąc otwartym na innowacje. Tak, to Kościół katolicki jest naprawdę rewelacyjną strukturą, tak? Pojawia się problem równości klasowych w średniowieczu, Bach, Franciszkanie. Obsługujemy front klasowy, tak? Pojawia się problem nawiązania do rozwoju nauki, Bach, Dominikanie, obsługujemy front wiedzy, tak? Wszystko mieści się w wewnętrznej strukturze sprzeczności, ale uniwersalnej. Także tutaj ja bym pokornie się uczył, tak? I właściwie chyba wszystko wszystkie to pytania, ale tylko szczególnie. Chciałem powiedzieć, a propos jeszcze geografii, bo ta geografia nas zniknęła. Mianowicie, jeśli pan profesor popatrzy, że 90% przepływów internetowych między Europą Wschodnią i Ameryką przechodzi przez serwery w Frankfurcie Appenner, to okazuje się, że internet nie jest przestrzenią, powiedziałbym, alienującą z geografii. Proszę państwa, dziękuję za cierpliwość. Chciałem powiedzieć, staram się zapytać,
stać katolickie pytanie nauki możliwości poznania, ale w kontekście kulturoznawczym to znaczy, że to jest pytanie. Dziękuję bardzo.